A co by Państwo powiedzieli na jazdę samochodem, która kosztuje tyle co nic? Superoszczędny bolid, który może przejechać 133 km na 1 litrze etanolu, przyniósł sukces studentom Wydziału Mechaniki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. Maszyna zajęła 9. miejsce na międzynarodowym konkursie w Wielkiej Brytanii. Zachęceni tym studenci, pomimo wakacji, już pracują nad udoskonaleniem konstrukcji. To był międzynarodowy debiut krośnieńskich studentów z koła naukowego Rotor i skonstruowanego przez nich pojazdu, któremu poświęcili kilka ostatnich miesięcy. Wykonałem większość części do tego bolidu, czy to zwrotnice, czy większość wałków. Wszystko wykonywane było tutaj, na tej maszynie, przeze mnie. Dzięki zastosowaniu lekkich stopów metali pojazd z Krosna był najlżejszym bolidem, który uczestniczył w konkursie. Ważył tylko 39 kg. Układem, który jest naszym autorskim wykonaniem, jest to układ dolotowy, w którym wpada powietrze do silnika. Jest on specjalnie wyliczony pod tą pojemność, czyli 25 cm3. To jedna z wielu modyfikacji silnika spalinowego od zwykłej kosiarki. Pomysły studentów zweryfikowały zawody Shell Eco Marathon w Wielkiej Brytanii. Uczestniczyło w nich 200 załóg z 26 krajów, w tym 8 z polskich uczelni. Był to najtańszy projekt, który brał udział w wyścigu Shell Eco Marathon. Każda drużyna, która startowała, biorąc pod uwagę budżety uczelni oraz nakłady, jakie widać było po sprzęcie, który użytkowali, przewyższała nasze nakłady. Mimo to konstrukcja za 20 tysięcy złotych zajęła 9. miejsce w konkursie na najmniejsze zużycie paliwa w kategorii pojazdów napędzanych etanolem. Zwyciężyli studenci Uniwersytetu z hiszpańskiego Alicante, dysponujący w przeliczeniu budżetem ponad 1 000 000 złotych. Teraz użyjemy, co należy w pierwszej kolejności poprawić, aby uzyskać lepszy wynik. To jest pierwsza, najważniejsza nauka. Druga, wiemy, że duże znaczenie ma jednak łączność podczas tych zawodów. Łączność kierowcy z pozostałymi członkami ekipy. Krośnieńscy studenci już pracują nad zmianami w konstrukcji bolidu, by w następnych konkursach walczyć o jeszcze lepsze lokaty.